Nadzwyczajne kontrole drogowe zostały przeprowadzone w Jeleniu. Uczniowie gimnazjum nr 8 postanowili przeprowadzić akcję Zachowaj trzeźwy umysł. Zatrzymywani przez drogówkę kierowcy byli dodatkowo pouczani przez młodzież. Akcja objęła także sklepy. Sprzedaż alkoholu nieletnim jest surowo karana. Nie bądź słaby, bądź okej. Pijąc alkohol, biorąc narkotyki, dopalacze lub nadużywając leków, jesteś bez szans. Lepiej zachowaj trzeźwy umysł i bądź odpowiedzialnym kierowcą. W ten sposób uczniowie gimnazjum rozmawiali z kierowcami zatrzymywanymi do kontroli. W akcji uczestniczyła drogówka z Komendy Miejskiej Policji w Jaworznie. Właśnie w tym roku udało się tutaj pani pedagog namówić do współpracy Komendę Miejską Policji. Panowie aktywnie tutaj sprawdzają trzeźwość nowoczesnymi urządzeniami, a młodzież ma okazję powiedzieć kilka słów bezpośrednio do kierowcy. W pełni popieramy działania, które w dniu dzisiejszym przeprowadzane są na terenie dzielnicy Jeleń. Pod hasłem Zachowaj trzeźwy umysł. Do brania udziału w kampanii Zachowaj trzeźwy umysł. Warto być odpowiedzialnym kierowcą na drogach. Tak. Kochane, kochane dziewczynki, ja zawsze jestem trzeźwy. No, mamy taką nadzieję, ale chcemy też panu powiedzieć coś takiego, że gdy pan zasiada za kierownicą, musi mieć pana świadomość, że od pana zachowania na drodze nie zależy tylko pana życia, ale także życie innych. Musi pan być bezpiecznym i odpowiedzialnym kierowcą. Taki kierowca to jest taki, który porusza się przede wszystkim sprawnie technicznie samochodem, a także musi być pan, jakby to opowiedzieć tak w cudzysłowie, sprawnym umysłowo. Pana, ślicznie wam dziękuję. Dla pana jeszcze bransoletkę od nas. Oj, dziękuję ślicznie. No, nie spodziewałem się, że będę aż tak obdarowany, ale to, co mówicie, to macie świętą rację. Ja w ten sposób myślę już od zarania, jak mam samochody, nie miałem jeszcze wypadku, nie miałem nic. Młodzież chętnie uczestniczy w tego typu kampaniach. Tym bardziej, że z miłą chęcią wychodzą, pokazują, są radośni, propagują zdrowy styl życia. Nie chcą, żeby kierowcy siadali za kierownicę po spożyciu alkoholu. Także myślę, że chętnie uczestniczą w tego typu akcjach. Podczas akcji młodzież odwiedziła także tutejsze sklepy. Aby przypomnieć ekspedientom o konsekwencjach sprzedaży alkoholu niepełnoletnim klientom, ulotki i naklejki będą przypominać o tym wszystkim mieszkańcom Jelenia. Policja wraz z Gminną Komisją Rozwiązania Problemów Alkoholowych, która działa na terenie naszego miasta, w skład tak zwanych zespołów kontrolnych przeprowadza działania na terenie naszego miasta, które polegają na kontroli lokali, w których sprzedawany jest alkohol. Działania te mają na celu stwierdzenia, czy w danym miejscu sprzedawany jest alkohol osobie niepełnoletniej. Jeżeli tak, natychmiast podejmowane są czynności. W razie stwierdzenia faktu, że osobie nieletniej został sprzedany alkohol, podejmowane są, tak jak wspomniałem, pełne czynności i później wnioskujemy o cofnięcie uprawnień do sprzedawania tego alkoholu, czyli cofnięcie koncesji. Jak również podejmowana jest sprawa karna, bo przypomnę, że sprzedaż alkoholu osobie nieletniej jest przestępstwem. Wniosek. Nigdy nie wsiadaj za kierownicę, gdy nie jesteś w 100% trzeźwy i reaguj, gdy ktoś z twojego otoczenia lekceważy te ważne dla wszystkich uczestników ruchu drogowego zasady.